Cześć. Wjeżdżamy Toyotą Auris do garażu, żeby Toyota wjechała w XXI wiek. Wymienimy tu radio na Pioniera z bezprzewodowym Android Auto i CarPlay, uruchomimy tu YouTube'a, radio cyfrowe i podłączymy fabryczną kamerę cofania do nowego, niefabrycznego radia. Zapraszamy. Klasycznie zaczynamy od demontażu fabrycznego radia, ale przy okazji trzeba zmierzyć, gdzie, czyli na jakich pinach, jest kamera cofania, konkretnie zasilanie 6V i sygnał wideo. Podłączamy radio za pomocą modułu sterowania z kierownicy, linki do radia i modułu znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu poniżej. Jak widać, radio działa i jest sterowanie z poziomu kierownicy. Umieszczamy teraz antenę do radia cyfrowego DAB i mikrofon do zestawu głośnomówiącego i wyszukiwania głosowego w mapach. Próbujemy teraz obsadzić nowe radio wraz z ramką montażową. Natomiast do złącz fabrycznej kamery dorabiamy cincha, czyli złącze RCA, które pójdzie do niefabrycznego radia. Dla bezpieczeństwa sprawdzamy takie podłączenie na dodatkowym monitorze. Sprawdzamy teraz złącze USB, które obsadziliśmy w fabrycznym miejscu, to zaraz nam będzie potrzebne, i widzimy, że pendrive jest czytany przez radio. Wyjeżdżamy z garażu, przy okazji widzimy obraz z fabrycznej kamery cofania na nowym, niefabrycznym radiu. Sprawdzamy teraz samo radio, najpierw bezprzewodowe połączenie z telefonem, łączymy się po Bluetoothie, pierwszy raz musimy wyrazić wszystkie zgody, potem to połączenie będzie się jakby inicjowało automatycznie. I mamy już CarPlaya, to jest akurat wersja interfejsu dla iPhone'ów, Android Auto będzie co do funkcjonalności bardzo podobne. Te dwa interfejsy to całe bogactwo map, od map Google przez Waze, Janosika, Cigic, Automapę, mapy Apple dla iPhone'a itd. Jest zestaw głośno mówiący Spotify, Tidal czy możliwość słuchania audiobooków. Możemy słuchać także radia cyfrowego DAB, w Polsce to jeszcze raczkuje, ale dźwięk jest naprawdę dobry. W radiu jest weblink i mirrorlink, czyli ogólnie mówiąc dwie opcje do YouTube'a w aucie. Tu też wykorzystamy nasze gniazdo USB, wcześniej wyprowadzone, ponieważ łączymy się przewodowo telefonem z zainstalowaną aplikacją weblink, i gotowe. Mamy opcję oglądania filmów z YouTube'a. Gdybyście pytali, gdzie szukać tych gadżetów, to podpowiadamy. Hadron! Miała to być raczej muzyka o dzieciach. Dziecko. Potrzebne linki i kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Do następnego razu.